W Łodzi trwa turniej szermierczy w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drugą bronią, w której rywalizowano, jest floret. Złotą medalistką rywalizacji dziewcząt została Lena Jesz, UKS Dara Sal Gdańsk, która w decydującym pojedynku okazała się lepsza od Karoliny Żurawskiej, Toruńska Akademia Floretu. Więc jestem ogromnie szczęśliwa, że udało mi się dzisiaj zdobyć to złoto. Jest to moje pierwsze na olimpiadzie. I dużo się przygotowywałam, jest to moja ostatnia olimpiada i na zakończenie tej kategorii udało mi się zdobyć złoty medal. Gratuluję koledze Igorowi Woźniakowi, pozdrawiam mojego trenera oraz koleżanki z klubu i mam nadzieję, że uda nam się zdobyć ten złoty medal jutro. Tuż za finalistkami znalazły się Zuzanna Cisowska, również UKS Dara Sal Gdańsk i Amelia Olszewska, UKS Atena Gdańsk. Najlepszym zawodnikiem w rywalizacji florecistów okazał się Igor Woźniak, AZS AWF Poznań. Igor triumfował po finałowym starciu przeciwko Jakubowi Kotkowi, Fundacja GSF. Dzisiaj brałem udział w mojej już czwartej indywidualnie, a piątej w sumie ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Udało mi się w końcu to upragnione złoto zdobyć. Mam już teraz komplet medali z tego typu turniejów, ponieważ w poprzednich latach udało mi się zdobyć medal srebrny oraz brązowy. No, duża radość, co więcej mogę powiedzieć. Na pewno czuję, że praca włożona w tym sezonie popłaciła i no i udało się zdobyć ten złoty medal. To ja bym chciał pozdrowić mojego trenera Tomasza Ciepłego i koleżankę, która również zdobyła dzisiaj złoty medal, Lenę Jesz. Brązowe medale trafiły do Piotra Sowy, WKS Kolejarz Wrocław i Mikołaja Olszewskiego z Toruńskiej Akademii Floretu. Bez zaskoczenia po złoto w turnieju drużynowym sięgnęły zawodniczki UKS Dara Sal Gdańsk w składzie Lena Jesz, Zuzanna Cisowska, Julia Graczyk i Laura Szczachowska. Srebro dla UKS Atena Gdańsk walczących w składzie Marta Jakubowska, Oliwia Kulpaczyńska, Natalia Lewandowska i Amelia Olszewska. A na najniższym stopniu podium stanęły dziewczęta z Toruńskiej Akademii Floretu Natalia Jaszczołt, Oliwia Kowalska, Emilia Szefera i Karolina Żurawska. Wśród drużyn męskich Fundacja GSF w składzie Patryk Gawenda, Jakub Kotek i Bartosz Sacharczuk wywalczyła tytuł mistrzowski po pokonaniu w finale turnieju drużynowego zespołu IKS Leszno. W zeszłym roku brązowy medal na olimpiadzie. 3 miesiące temu Mistrzostwa Polski do lat 20 brązowy medal. A tym razem moi chłopcy, z których jestem bardzo dumny, w końcu inny medal niż brązowy i jest złoto i Mistrzostwo Polski. Turniej zaczęliśmy z pierwszym rozstawieniem i jak na rozstawienie przystało, zakończyliśmy go również na pierwszym miejscu. Pomimo ciężkich meczy, dosyć wyrównanych, udało się. Raz wygrywaliśmy, przegrywaliśmy, remisowaliśmy, ale pokazaliśmy, że mamy ducha walki. Ja bym powiedział, że nie udało się, tylko ciężką pracą do tego doszliśmy. Chcieliśmy podziękować Pawłowi Papużyńskiemu, naszemu trenerowi oraz fechmistrzowi Stanisławowi Szymańskiemu za wsparcie, a także trenerowi Michałowi Andreściukowi za przygotowanie motoryczne. Fundacja GSF! Srebro dla zespołu IKS Leszno w składzie Szymon Pacholczyk, Dawid Piosik, Tobiasz Waściński i Filip Winkow. Kolejny leszczyński zespół, Polonia 1912 Leszno, zajął 3. miejsce na podium. Skład zespołu to Jakub Vogt, Maksymilian Kanci i Jan Nowak. Pozdrawiamy z Łodzi.